Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku koszenie trawy cały odcinek. Tak jak prosiliście w komentarzach, tak oczywiście to zrealizujemy. Ale tak na poważnie, wy napiszcie hashtag żniwa, a wam szybne serduchy do komentarza. Lecimy po 30 tysięcy widzów na kanale, 25 tysięcy widzów oczywiście już w ostatnich odcinkach mówiłem. Co, gdzie, jak i kiedy będą nowe serie. Nie wiem, kiedy z chłopakami nagramy tą nową serię, bo aktualnie cały weekend byłem w domu i teraz dopiero wracam do nagrywek. Nawet nie wiem, czy na 16 z tym filmem dzisiejszym tak naprawdę się wyrobię, bo powiem wam, że zapierdziel jest dosyć, ale to dosyć bardzo duży. Mamy co prawda, widzowie, lipiec, drzewka znowu troszeczkę podrosły. No i będziemy dzisiaj kosić rzepak, pszenicę, przetestujemy sobie tak naprawdę 60, przetestujemy sobie też i naszą przyczepę, która tutaj jakże pięknie stoi. Nie możesz doczekać wywalenia już tych drzew tak naprawdę i sprzedania ich, no bo będziemy mieli wtedy po pierwsze bardzo duże ilości pieniędzy, a po drugie będę mógł tutaj już inwestować w te nowe moje inwestycje, o których wam na razie za dużo nie mogę opowiadać, bo sam nie wiem jeszcze, co to będzie, tak w skrócie. Dlatego nie chcę wam nagadać głupot, a później wyjdzie, że ty, no tego jednak nie ma, mówiłeś, że będzie, no wiecie, o co chodzi. Trzeba to mądrze przemyśleć na pewno, bo w pierwszej kolejności ja myślałem właśnie o jakąś inwestycją w tunele. Nie wiem, jakie kwoty sobie wybrać, bo jeden tunel, widzowie, no on generuje dosyć fajne przychody, także tutaj nie wiem, czy od pierwszego tunelu nie zaczniemy sobie 5000, no bo na przykład jabłonie mamy 2000, tutaj mamy 2000 i późniejsze kwoty już się robią bardzo, ale to bardzo duże. Ale mordy, jeżeli chodzi o tunele, no to tutaj nie wiem, czy sobie nie zaczniemy na przykład, no też można zacząć, że pierwszy 2000, drugi 4000, tylko ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę mieć więcej niż, powiedzmy sobie, nie wiem, 5 tuneli na tej serii. No to trzeba jakoś tak logicznie sobie gdzieś tam wymierzyć i myślę, że 5000 pierwszy albo na przykład 10000 pierwszy i każdy kolejny 2000 do góry, to już będzie spoko. Też staram się nagrywać te odcinki, widzowie, w trakcie, gdy nie ma tych takich, nie wiem, remontów, wykończenia tych mieszkań, bo to są nowe mieszkania. Ale widzowie, jest to ciężkie, bo tak naprawdę rano to cały czas jest hałas. Tak od godziny powiedzmy 8. Teraz udało mi się nagrać to 10 modów tygodnia na główny kanał, też na dzisiaj, bez hałasu. Także naprawdę fajnie. Człowiek się cieszy z takich małych rzeczy. Ale widzowie, na przykład ostatnie odcinki, co jeszcze w tym tygodniu będziecie widzieć na głównym kanale, no tam hałas był czasami bardzo mocny, ale ja na to nie mam wpływu, także ciężko cokolwiek z tym zrobić. Nie wiem, ile to jeszcze będzie trwało, nie mam bladego pojęcia. To nie jest mój remont, żebym ja mam, widzowie, coś takiego mógł mniej więcej zobrazować, ile to będzie gdzieś tam wszystko trwało. Czy jest to denerwujące? Jak najbardziej, mordy, jak najbardziej jest to denerwujące, bo to jest mocno słychać, takie stukanie, pukanie. To tam pół biedy, bo tego nawet praktycznie mikrofon nie łapie. Ale jakieś takie docinanie czy wiercenie w ścianie, ale rymy, widzowie, no to po prostu jest to bardzo słychać, a nawet bardzo, bardzo, gdzie mikrofon później nawet w obróbce dźwięku, no nie jest w stanie człowiek tego nawet tak powycinać, żebyście wy tego nie słyszeli i żeby wam to nie przeszkadzało. Ale no, no niestety, takie uroki nowego budownictwa, widzowie, ja nic z tym nie zrobię. Niestety. O, zużyta, zużyta. W trakcie wysypowania ja sobie, widzowie, chyba już będę ogarniał powoli koszenie tego. Nie wiem, czy sobie pracownika puścimy i nie wiem, czy testować w żniwach 60, czy jednak podpinać 30, bo tą 30 i tak trzeba by było stamtąd wyciągnąć i albo ją sobie podepniemy pod po prostu tą dużą przyczepę. Dużą! Autosan D47, wielka przyczepa. No ale wiecie, jak na takiego Ursusa, no to jak najbardziej to jest już przyczepa w prawdziwym życiu, która gdzieś tam poniekąd może robić wrażenie. O, tak jak na wszystkich dziewczynach w audycji 4 pierścienie. Dobra, podczepiamy sobie to wszystko. Będę to wysypywał. Właśnie sam nie wiem, no bo tą jedną przyczepę ja mogę sobie zająć. Tu nie mam ziemniaków ani nic. To po co mi sypać worki, jak później ja sobie to przesypię i będzie elegancko. No i te drugie przyczepy, też nie wiem właśnie, co workować. Albo pszenicę, albo jęczmień. Jak ja się mam do tego dostać, żeby to w ogóle podczepić? Bo to też taka trochę dosyć tajemnicza sprawa. Sprzedało się już to? Dalej się sprzedaje. Ale będzie siódka chudziła. Ale będzie chodzić. Maszyneria nie z tej ziemi. Musimy sobie pozabierać to, żeby w ogóle tędy poprzejeżdżać. Nie wiem, czy ja, mordę, mam jakiegoś moda na to, czy też nie, ale jak przejechałem tamtędy od strony pszenicy, to po prostu ta kosiarka kosiła mi pszenicę też.
Czyli najpewniej ja mogę sobie to robić też i na takiej zasadzie, no ale to wiadomo, że to raczej tego byśmy nie zebrali i na pewno byśmy to nie mieli takiej ceny jak za zboże, tylko to by może przemieliło jakoś, no właśnie nie za bardzo kumam na jakiej zasadzie to działa, ale w każdym bądź razie można to ciąć, no bo tu kiedyś był taki mod, że można było sobie zielone, niedojrzałe zboże ścinać na zielonkę, nie wiem jak to nazwać tak dokładnie, ale po prostu robić sobie pokos i to tak samo praktycznie działało sobie jak trawa wtedy skoszona i nie wiem, można było sobie to poowijać na przykład w te bele takie białe baloty tak zwane. No ale widzowie, czy ja mam tego właśnie moda, żeby można było sobie to ciąć? To powiem wam, że nie za bardzo wiem, chyba że też jest opcja, że to jest standardowo w farmingu. No to też człowiek tego nie wie, bo ja tam za bardzo się nie zagłębiam w te standardy farminga, szczególnie człowiek gra na tych modach praktycznie cały czas, to wiecie. Do listopada na pewno jabłek ja nie będę sprzedawał, no bo jak wiecie, ostatnio jakie posprzedawaliśmy, no to były ceny po prostu przecudowne. Dlatego w takich okresach jak na przykład lipiec czy sierpień, no bez sensu jest wydawać gdzieś tam. No wydawać to może nie, no bo i tak zyskasz na tych jabłkach, ale zawsze widzowie będziesz stratny o te pieniądze, które cena jest zaniżona, no nie? To tak jakbyście zboże na przykład sprzedawali w gorszym okresie, że jednego dnia jest 1100, a drugiego na przykład jest 1200. No to już te 1200, no to macie 100 różnicy na tonie, no to jesteście do tyłu bardzo dużo, jeżeli macie bardzo dużo jabłek. A w moim przypadku, no ja mam dużo jabłek. Także bym był naprawdę bardzo, ale to bardzo do tyłu. Trzeba jeszcze sobie to skonfigurować, bo ja to co prawda podczepiłem, ale to jest dostosowane pod 30 właśnie. O! No i lustro! Czekaj, tu sobie zrobię przejazd, żeby to ładnie wyglądało. A rzepak tnie? No rzepaku nie tnie. O! A pszenicę zbiera, widzicie? Kurde bela, szkoda trochę tej pszenicy, że ja... A cię baton, bo to się słoma z tego robi wtedy. Czyli widzowie, tak jak mówiłem, tylko kwestia jest tego, że zboża... No to jak sami zauważyliście, to nie nazbieraliśmy w ogóle tutaj, także tutaj no pieniędzy z tego raczej by za bardzo nie było. No wiadomo, że słomę można sprzedać, kurwa słoma, o chłopie. No ale wiadomo, że ze słomy, no to widzowie, ten pieniądz to jest bardziej śmieszny niż poważny. Dobra, ja sobie przyjadę, zaczepię trochę o to. Od tej strony jak sobie już to poobjeżdżam, w ogóle to mi urosło w tym samym też i czasie, nie wiem czy widzicie. Zazwyczaj te rzepaki się zbiera oczywiście wcześniej niż, nie wiem, pszenicę, jęczmień. A tutaj faktycznie wyszło mi to w tym samym czasie w lipcu. No dziwna sprawa, ale tak powychodziło, no to nie ma co się przejmać. Dobra, czekaj, ta strona już bym miał zrobiona. Tak pojeździłem trochę na łukos dziwnie i zaraz to widzowie jeszcze poprawiamy delikatnie. Tu gdzie się nie złapało i gdzie się nie udało. No i z tamtej strony jeszcze ta trawa jest do wykoszenia, ale to już później najwyżej się zajmiemy, jak będzie czas na to. Ja sobie to będę wysypywał, co prawda 39%, ale widzowie... Nie będę jechał i kosił tego dalej z takimi już procentami, bo tam chcę wykosić też wszystko już na raz. I teraz kwestia tego. Pytaliście, czy sprawdzałem, czy to kosi w ogóle rzepak. Mordy! Sprawdzałem i działa. Szkoda, że tutaj ugniatanie nie działa. Powiem wam, że ja się bawiłem. Do tej mapy najprawdopodobniej trzeba było dawać te dedykowane tekstury, czy jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi, z ugniataniem i ze wszystkim, to wtedy najpewniej by to działało, ale ja tutaj się w to nie bawiłem. No i też nie wiem, czy za blisko by te miedze nie były, jakbyśmy tego nie poprawili, ale teraz na tych poprawionych miedzach można fajnie to ogarnąć, bo przynajmniej widać, gdzie jest ten odstępik, no nie? Tego rzepaku z tego pola raczej nie wiadomo ile nie będzie, chyba na tych dużych polach to my jeszcze w ogóle żniw nie ogarnialiśmy z tego co pamiętam. Ale to ładnie wygląda, 60 widzowie. Taka 60 na główny kanał, na serię Polska Wieś, to by była dla nas po prostu bajunia i marzenie. Ale wiadomo, że na to trzeba mieć gdzieś tam pieniądze. Może jak pooszczędzamy, może jak coś sprzedamy, to wtedy widzowie sobie pozwolimy na zakup. Patrz, to normalnie sypie jak słomę, tylko jakby się czkarnia była. To wszystko rozdrobione, panie. Nie, może i będzie dobrze tego rzepaku. Jak będziemy mieli do końca pola około 50% napełnienia, to myślę, że to można sobie tak szacować, że jest nawet spoko wartość chyba. Czekaj, to będzie działał? Dobra, pracownik będzie działał. Ja sobie spróbuję podokaszać od razu tamte elementy, które nam tam przeszkadzają. No bo ta trawa, jak ona jest taka wielka, no to po pierwsze, widzowie, ani to ładnie nie wygląda. Widać, że jest zaniedbane. Aha. Dobra, działa. Tam wszystko gicior.
Tu? Niedokoszone. I też widzowie, właśnie te pierwsze inwestycje. Ja mam teraz 63 koła, mógłbym sobie zainwestować dalej, widzowie, w ule. Albo, no w sumie jabłonek to za bardzo nie mam gdzie dostawić, a chciałbym nawet i podostawiać jeszcze jabłonki. Tylko to myślę, widzowie, że na ten etap stawiania i znowu inwestowania w to samo jeszcze będzie musieli troszeczkę poczekać. Też będę chciał czwarty rząd winogronu sobie ogarnąć, ale kiedy? Też nie wiem, jak będą na to pieniądze, bo to też pójdzie... O kurde. Nie wiem, ile pójdzie na to, ale kilkadziesiąt tysięcy. Myślę, że w 40 tysiącach, żeby przeciągnąć to praktycznie przez całą długość tej wyspy. Myślę, że może byśmy się zmieścili, ale to widzowie kompletnie nic pewnego. Dobra, niech to się wysypuje, a my sobie od razu weźmiemy 30 z przyczepą i będziemy lecieć, bo nie wiem, z której strony on będzie wysypował. Wiecie co? Ja sobie go poprawię, tego pracownika. Niech on z tej strony od razu się wysypie. Kurde, jak ja wjadę tu, to ja wyjadę potem. Nawet nie wjadę. A co mówić, żebym jeszcze później wyjechał? Dobra, czekaj, to dajmy sobie może o tako. No szkurde, Bela, no ja chciałem się wyrobić. Dobra, jadymy. A, bo on już jedzie w tamtą... Co? Chłopie, gdzie jedziesz? E, mordo! Nie rób se jaj, bo to trzeba pracować, a nie se żartować. Czyli do końca nie było 50%, widzowie. Czyli tu wcale takiej aż rewelacji z tego, że paku nie będzie. Szczególnie, że tu zbiornik to nie jest, widzowie, edytowane, nic. To jest po prostu elegancki, realny zbiornik, tak jak ma pojemność w prawdziwym życiu. Nic tu nie edytowaliśmy. Jeszcze od tej strony muszę sobie poobkaszać to trawę i to jest koszenia trawy tyle. Ty, powiem wam, że to trawę się bardzo szybko teraz kosi. No też może dlatego, że te pola są większe i tej trawy bardzo dużo odeszło od koszenia. Ale naprawdę szybko to idzie. Dajmy sobie rurę, to od razu sobie puszczę później pracownika. Niech on zrobi to pole, tak jak chociaż do końca, to może ja bym przejechał Q-tip zestawem. Bo w ogóle ja do końca nie będę miał nawet 100%, to ja się nie będę sypał, wiecie? Później nawet można i z tamtej strony, jak pracownik będzie jechał w tamtą mańkę, objechać 30 dookoła i wtedy po prostu, widzowie, gdzieś tam sobie to wysypać. A tu by dostało? Chyba nawet nie. Nie no, ta autosanka to tak pięknie wygląda. W ogóle te siewniki, ktoś pytał mnie w komentarzu, czy dałem link do siewnika. Siewnik jest niewydany i... Nie mam bladego pojęcia, kiedy będzie wydany. Jak będzie wydany, to będzie na Mondhubie najprawdopodobniej. Ale siewnik jest... Kocur, naprawdę, widzowie, kocur. Dobra, czekaj, to od tej objechane. I tu sobie, widzowie, zatrudnimy od razu majstra, żeby robił. Tak sobie trochę kuślawo zajeżdżam w te przejazdy, ale trudno. Oj, myślę, że on tu będzie git robił. Dobra. Robi całkiem ok. A my się zabieramy dalej, widzowie, za koszenie trawników. Tego miodu do marca, to... W ogóle są jakieś takie, nie wiem... Miejsce na palety, czy coś w tym stylu, żeby ten miód sobie... Trzymać w jakimś, nie wiem, stoisku, żeby one same się układały, a później żeby same się ściągały. Bo to by dla mnie było, widzowie, mega wygodne. Także jak coś takiego macie albo wiecie, że jest wydane, to piszcie w komentarzach. To myślę, że ja skorzystam z waszej pomocy i to bardzo mocno. Ja tam sobie, widzowie, kosiłem i nawet nie zwracałem uwagi na to, że tu już jest pełno. Tak myślałem, że jednak zaczepimy, że to ma taką kolizję. Kurde. No co, niektóre przyczepy, widzowie, tej kolizji takie nie posiadają i można sobie łatwo, że tak powiem, przejechać i przelecieć to. No ale ta jednak posiada. Dobra, niech to się sypie. No my mamy ostatnie już tutaj podrygi, jeżeli chodzi o koszenie tego. I powiem wam, że ja sobie zainwestuję po raz kolejny w ziemniaki. Nie wiem, na którym polu. Musi być taki podozmian, czyli tu pewnie damy sobie pszenicę. Znowu, żeby mieć dla... kur, które w przyszłości na pewno będą stawiane. Czy będzie to w tym roku, czy w kolejnym? Sam jeszcze nie wiem. No roku, sezonie, jak zwał, tak zwał. Ale na pewno, widzowie, ten kurnik będę chciał sobie ogarnąć i cenę za kurę też jakąś fajną, żeby każda kolejna kura, widzowie, kosztowała sobie odrębnie może więcej, albo po prostu będziemy się tam gdzieś tam, wiecie, patrzeć na ceny farmingowe. Pojechał dalej? Pojechał. Zaraz go tu nawrócimy, żeby on jechał, widzowie, kolejny przejazd dobrze, bo tutaj tak naprawdę... Połowę on robi, a połowę on nie robi. Widzicie? Daj mu! Dobra. Czekajcie, czy tu jest różnica, czy ja pojadę teraz w to, czy w tamto?
z której strony, no chyba jednak pojedziemy sobie z tej, bo tu ani szybko wysypywać się nie będziemy, ani nic, to lepiej dać sobie po prostu tak o i mieć spokój. Będzie jechał? No też śmieszne właśnie zastosowanie, bo pracownicy, tak jak wam ostatnio tutaj narzekałem, że nie działali właśnie z... Nie wiem, co on to robił, że nie działał ten pracownik z glebogryzarką, jeżeli dobrze pamiętam. No to macie przykład teraz, że na przykład pracownik działa dobrze. Tylko to zależy kiedy, bo raz dobrze działa, raz źle na tych polach. Raz w ogóle nie wyczyta tego pola, raz se pojedzie, na przykład zawróci gdzieś pod wodą. No to naprawdę różnorodność, jak wolno, tak se robią. To jest tragedia czasami, widzowie. Trawa oficjalnie zakończona. Ja sobie to zostawię nawet i mniej więcej w tym miejscu. Jeszcze bym z miłą chęcią... Dobra, sypię się. Jeszcze z miłą chęcią bym zobaczył, jak wygląda sprawa z wodą pod tymi wichajstrami. 2900, czyli jest bardzo dobrze. Patrzcie, tyle jabłek, tyle zarobku. Mógłbym sobie to troszkę konfigurować i dalej powynosić, póki tam sobie pracownicy mniej więcej działają, bo no, takie schody sobie mniej więcej robię, żeby mi było to dobrze wnosić. Boję się, że to się wywali w końcu, ale mam nadzieję, że takiego czegoś nie będzie scenariusza. No to nie wiem, czy nawet to się tak trochę nie poprzesuwało. Jak to fiknie, dobra widzowie, to jest chyba ostatnia warstwa, jaką ja układam, bo jak to fiknie, to będzie problem. A na górze, powiem wam, że to nie wygląda, żeby to miało być jakoś tak mocno stabilne, no nie? No na dole to na pewno jest git, ale na górze to faktycznie, widzowie, nie wygląda to, żeby to było jakkolwiek mordy stabilne. Dobra, on dopiero jest tutaj, to my sobie od razu, no nie zawrócimy, bo jak on będzie jechał teraz tędy, go znowu ustawię. 1500, to ja nie wiem, czy, widzowie, ta przyczepa, w ogóle ona będzie miała takiego maksa, no nie? Da się to jakoś przykryć, plandeko? Nie, tutaj nie ma opcji plandeki w takim razie. W takim razie ja sobie lecę, widzowie, to kosić samemu, no bo tutaj nie mamy co robić więcej. Jakbyśmy mieli dwa kombajny, to byśmy na dwa zestawy sobie polecieli. Ja bym kosił najwyżej tamto, a to by kosił pracownik. No ale, widzowie, dwa kombajny to też jest rzecz niewykonalna aktualnie na tej serii. Myślę, że i tak zainwestujemy sobie w bizona jakiegoś większego. Tylko kwestia jest tego, że no, tego sprzedamy po prostu, żeby 25 tysięcy, czyli połowę kwoty od tego kombajnu sobie odzyskać. No ale to mordy, już pewnie kolejne żniwa będziecie widzieć nowy kombajn. Jeżeli to się uda tak, jak ja planuję wszystko, to najprawdopodobniej ta mordy tak będzie. Jak kiedyś, widzowie, się czuję, jak z dziadkiem siedzieliśmy w 30, tylko co prawda nie było przyczepy takiej, tylko był rozrzutnik normalnie z burtami. No i co prawda nie było takiego kombajnu, który był zaczepiany do drugiego ciągnika, tylko był bizon i ktoś kosił na usługach. Ale widzowie, no tak się kiedyś czekało, tak się czekało. Nie wiem, czy wy to przeżyliście, czy może jeszcze przeżyjecie. On się chyba już zatrzymał, nie wiem, czy to prawda, czy mi się tylko wydaje, ale lecę. O, jednak źle mi się wydawało. Ale tu będzie zaraz koło, o, widzicie? Dobrze, ja tutaj już sobie zwolniłem i se zajechałem. No i co, ponad trójeczka będzie grana tutaj, 1500. Widzowie, ale ładnie to wygląda, no klimacik jest po prostu przepiękny na tej serii. Wiadomo, i ukształtowanie terenu jakby jeszcze było lepsze, no ale ciężko jest zrobić ukształtowanie terenu w samym Giansie. Dużo lepiej się robi to na przykład na... w Giansie. Właśnie w Giansie się robi łatwiej, a tutaj się robi, widzowie, w farmingu trudniej. 8,3, Boże, zanim one urosną, to ruski rok minie. Ile tego rzepaku jeszcze będzie? Szkoda, że ja nie wziąłem sobie innej przyczepy i źle to obliczyłem, bo tu będziemy mieli może z 50% tej przyczepy lekko ponad. I to tyle, widzowie. 3000, jak będzie 4,5... To jest lipa, trzeba było ją zostawić na pszenicę. No teraz już nie będę przesypywał, ale trochę faktycznie źle to zrobiliśmy. Dobra, bierzemy się od razu, widzowie, za kolejną akcję, póki ten pracownik sobie tutaj będzie robił nawrotkę. Mam nadzieję, że on to nawrotkę gdzieś tam faktycznie będzie robił i da radę to ogarnąć, bo ja za każdym razem ja mu zawracałem. No nie, widzowie, bo on będzie cofał do samego końca. To jest naprawdę strata czasu i szkoda naszego też i czasu, żeby czekać na to. My zaraz pszenicę będziemy wlatywać. Tylko, widzowie, ja sobie od razu naszykuję już może tam przyczepy do tego. Dobra. I on to na raz weźmie? To już od góry byśmy sobie polecieli. Źle troszeczkę ogarnąłem. Trzeba było tamtą przyczepę jednak postawić sobie tam do góry, żeby on się wysypał od razu i żeby zaczął kosić od tamtej strony.
I to chyba widzowie będzie najlepsza opcja. Dobra, niech on sobie działa, a my to zrobimy jeszcze taką popraweczkę. Bo ta przyczepa, no wiadomo, do wysypu, no to ona musi być od dobrej strony. Jeżeli ją zostawimy na końcu pola, on się wysypie i poleci z tamtej strony. A te są całkowicie tutaj, to i tak z jeżdżnego przejazdu pszenicy. Ja nie wiem, czy tu będzie 100%. Myślę nawet bardziej, że nie, ale dobra. Leci w tamtą mańkę. Powiem wam, że ta 60-ka w porównaniu na przykład nawet do 30 jest mega, mega, mega głośna, no nie? A te widzowie dam sobie od tej strony, bo tu najprawdopodobniej wyjdzie mi sypanie tego wszystkiego. No zresztą zaraz sami zobaczymy. Mógłbym sobie prasę kupić, to bym od razu mógł sobie to sprasować i kostki poukładać. Na prasę teoretycznie mnie stać, ale widzowie, no ja na razie tych kostek też do niczego nie będę potrzebował. Chyba sobie pozbieram normalnie, tak jak ostatnio, jeszcze tą słomę, żeby ją sprzedać po prostu bezpośrednio. A widzowie, w kolejnych odcinkach kupimy sobie prasę i zainwestujemy w to już tak naprawdę mocno. No w sumie, kostki to będą mi potrzebne, nie wiem kiedy. Bo nawet jeżeli ja kupię te kury, no to i tak to kurom się słomy nie daje, widzowie, w farmingu. Dobra, troszeczkę niedojechane, sobie to poprawimy od razu. Okej, let's go. Dobra. I to od razu, widzowie, wysypujemy 580 coś, to tutaj nie ma 4,5. Jest krucho z tym rzepakiem. Dlatego, widzowie, też i zwiększyliśmy sobie na dwukrotność ceny tego rzepaku. No ale to dalej to nam raczej jakichś dużych zysków nie będzie przynosiło. To już winogron lepsze zyski przynosi. Czekaj, ta rzepak 1900 w listopadzie pokazuje niby najwyższą cenę rzepaku. Dlaczego tu jest taki spadek? Nie wiem, to może przez tego moda, widzowie, jakieś nowe ceny też się porobiły. No ale w takim razie w listopadzie, no tutaj w styczniu, w grudniu, pszenica? No spoko. Czyli w listopadzie będziemy to sprzedawać. No jak wtedy jest najwyższa cena, no to mi się, widzowie, to najbardziej wtedy opyle robić, wiadomo. Dobra, dajemy sobie mańkę w to, jak on to skosi, tak skosi, aby na słomę to było robione. Czy będzie równo, czy będzie nierówno, to też mi kompletnie bez różnicy. Słoma już od razu jest grana tutaj. No i puśćmy sobie pracownika, niech on sobie po prostu leci. My sobie odepniemy, widzowie, te przyczepy od razu. I ja bym sobie... A, tylko wiecie, jest jeszcze jeden problem. Ja to słomę mam łopatą nosić, bo tak to zawsze na przyczepy, kurde, ładowaliśmy. Dobra, na razie niech ciągnik tutaj stoi, odczepimy to wszystko. I ja sobie ogarnę łopatę i zobaczymy, ile w ogóle tej słomy będzie. Ciekawe, czy jako siarko jestem w stanie to słomę zebrać. Nie, widzowie, to będzie, jak się to uda, to będzie zajebiście. Tylko ja wątpię, że to się uda. Włącz kosiarkę i tak dalej, i tak dalej. No to słomę teoretycznie, jak tutaj zbiera skoszoną trawę, to i słomę może będzie zbierać. No i coś tu się już dzieje, widzowie, niedobrego. Takie same pola, zbliżone koło siebie. Na tym polu dobrze działał, tutaj już mu coś odwala. Nie mam żadnego pojęcia, widzowie, dlaczego tak jest. Jak naprawić takie problemy, też nie wiem, trzeba było tego moda, co mi polecaliście. W ogóle, patrzcie, ile szybciej ten ciągnik idzie w pszenicy, niż w rzepaku. Z tym kombajnem. No jest różnica i to diametralna jest różnica. Dobra, dam sobie pracownika i teraz sprawdźmy, czy ten patent będzie działał. Tak, może bliżej boku. I teraz mordy tak, tylko tu jest trawa. Aha! Bo tamten zbieracz działa. Ja cię kręcola, my kiedyś się tak męczyliśmy, widzowie, a teraz mogę ja sobie opaczta. Bez w ogóle włączania kosiarki, no bo kosiarka będzie nam łapała to i później nam nie złapie tego. Czyli sama ta przyczepa, tak jakby samozbierająca, ta maszyna samozbierająca, jeżeli tak to możemy nazwać, elegancko to zbiera, czyli... No ta prasa jest tam bezużyteczna aktualnie. Wiadomo, że no kostki kiedyś się przydadzą, ale na razie, widzowie, to nie jest jakoś tak mega wymagane w naszym zawodzie. A jego trzeba nastawić teraz, o boż. No i elegancko sobie podstawiłem, 77%, co prawda to jest, widzowie, jeszcze tutaj są dwa przejazdy. To nie jest taka wartość z jednego przejazdu, takiego, wiecie, wzdłuż tylko. Także tej pszenicy, no, też mordy nie będzie, nie wiadomo ile. Ja myślałem, że będzie kompletna rewelacja, ale się troszeczkę przeliczyliśmy. Czyli tak jak zwykle, się przeliczyliśmy delikatnie. Dobra, dajmy sobie, widzowie, jak to już będzie mało, znowu pracownika i niech on se robi. Będzie jechał? Aha. A jak mu rurę złożę, bo może on przez 30 nie mógł przejechać, był zablokowany.
Dobra, wszystko działa tak jak należy. A my widzowie wsiadamy sobie tutaj i będziemy za nim od razu jeździć i zbierać sobie słomę, tylko tą słomę to ja nie będę magazynował nic. Ja widzowie od razu tą słomę sobie wywalam na sprzedaż i zarabiam z tego pieniądze. No bo tak jak wam mówię, no na aktualnej... W naszej aktualnej ofercie nie mam gdzie tego ogarnąć. Co ja z tego zrobię? Do niczego mi ta słoma nie jest widzowie potrzebna tak naprawdę. Oj, te przejazdy to i tak to wolno schodzi. To ja bym sobie mógł nawet jeździć chwilę po nim, bo będę się aż musiał zatrzymywać, widzowie, z tego co widzę. A tej słomy i tak dużo nie będzie. Chociaż tu jest duży zbiornik, to może się wydaje. Były żniwa i po żniwach. Tak można spuentować dzisiejszy odcinek. No powiem wam, że trochę zajęło mi ogarnięcie tego odcinka, no bo tu już mam 40 ponad minut nagrania. Wy z tego zobaczycie pewnie dużo mniej, znając życie. Ale odcinka na 16 to na pewno nie będzie, bo już jest za 16:16. Także widzowie, dosyć ciężko jest się wyrobić 16 minut, jak samo renderowanie i cięcie tego materiału będzie mordy trwało stosunkowo dłużej. Ile zboża udało nam się ogarnąć w dzisiejszym odcinku? Ile w ogóle zarobiliśmy za słomę? Ja sprzedałem już dwa pełne kosze słomy. Czy wyjdzie nam trzeci? Za jeden to jest około 1200, no to wiadomo dwa i pół tysiąca bym se nawet podliczył, bo tam jest z hakiem. Czyli 2500 zysku ze słomy, plus jak tutaj będzie połowa 700 na pewno, no to tak powiem wam, że... No nawet bym się pokusił, że około 3500 zarobiliśmy za słomę. Zebraną, bez prasowania, bez kosztów, bez niczego. No to myślę, że to jest dosyć dobra kwota. I jeszcze kwestia tego, widzowie, ile w ogóle jest tutaj zboża. No bo tą pierwszą przyczepę mamy całkowicie pełną. Tylko kwestia jest taka, że jak ja bym sobie ogarnął troszeczkę inaczej, to ten rzepak mogłem sobie sypać tak naprawdę i na tą jedną przyczepę mniejszą. Albo nawet i na tą. A całą pszenicę, którą mam, ja bym sobie ogarnął nawet i tutaj. Bo widzowie, nawet workownica mi do niczego nie była potrzebna. Tak jest licho z tymi... O kurde, tu powiem wam, że z tym obciążeniem się rozpędził trochę. Dobra, chyba trzeba uruchomić jeszcze ciągnik, żeby to w ogóle zadziałało. Tak, widzowie, trzeba uruchomić ciągnika. I zaraz wam powiem, ile jeszcze tego zboża jest na koniec odcinka. No i w kolejnym odcinku będziemy się widzieć, jak będziemy już działać jakieś takie sprawy. Nie wiem, czy te orki wam pokazywać, czy nie. No bo troszeczkę to oczywiście schodzi. No ale o, samo listopadowe akcje, no to zbieranie winogron, sprzedaż jabłek, jakieś ulepszenia, jakieś inwestycje. Wszystko? Niestety wszystko. 6300 pszenicy. Inwestycja w kury, spoko, a 1000 coś, czyli... No może będzie więcej, jakby było po 1500, widzowie. To byśmy mieli koło 10 tysięcy, no to czy to jest dużo, czy to mało, z takiego pola 10 tysięcy sobie tylko zarobić, a jeszcze wkład własny w to był. Z rzepaku też wcale jakichś ogromnych funduszy nie będzie. Ciężko to się zapowiada, ciężko się zapowiada, żeby tą serię prowadzić tylko na przykład na zbożach. Ale dzisiaj to było na tyle, przetestowaliśmy maszyny w boju i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Nara!